Mam nadzieję, że na początku czerwca będziemy mogli w pełnej krasie odsłonić tajemniczy ogród na dziedzińcu magistratu. Może już wcześniej, w połowie maja, uda nam się spotkać tam z mieszkańcami. No, miejsce to zmieni się nie do poznania. To będzie taka chyba perełka ogrodnicza. Jest to teren dość trudny, czego mamy świadomość, bo miejsce jest dość zacienione, co nie zmienia faktu, że chcielibyśmy bardzo, żeby to było takie miejsce łączące ogrodników całego Krakowa. Miejsce też, gdzie będą mogli przyjść mieszkańcy Ścisłego Centrum, gdzie będą być może mogły również korzystać z tego miejsca okoliczne szkoły znajdujące się w centrum, no i urzędnicy, którzy będą mieli je chyba najbliżej. Tam właśnie będziemy też organizować różnego rodzaju wydarzenia, które będą takimi edukacyjnymi perełkami. We wrześniu, jeszcze przed zamknięciem, udało nam się tam spotkać z mieszkańcami. Zebraliśmy ich uwagi, między innymi na przykład takie, że fajnie byłoby, gdyby znalazła się tam woda. I ta woda rzeczywiście się tam znajdzie. Będą piękne donice, w których zamierzamy właśnie wysiać takie rośliny, które bardziej do tego cienia, który tam będzie, się nadają. Będą krzewy. Mam nadzieję, że również krzewy jadalne. Będą piękne girlandy świetlne. Tutaj też zdradzimy, bo to, myślę, będzie taka perełka. Miejsce naprawdę będzie bardzo kuszące i mam nadzieję, że zachwyci Krakowian i że będzie takim rzeczywiście, no, nowym sercem w sercu miasta.